Poprzez białe drogi z mrozem za pan brat pędzą nasze sanie, szybkie niby wiatr. Biegni koniu gniady przez uśpiony las. My wieziemy świerk zielony i śpiewamy tak. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Mikołajek dla was, la 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 la. Radość i zabawa, la 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 la. Dzień siódmy. Czy do was też przyszedł śnięty Mikołaj? Cześć, cześć. Witajcie w kolejnym vlogu. Dzisiaj mamy dzień mikołajkowy, więc nadejszła ta wielkopomna chwila, kiedy Wiśniewska idzie do szkoły w czapce Mikołaja. Wczoraj już był przedsmak, brzęczące kolczyki. Teraz mikołajkowy wizerunek, czas zacząć. W tamtym roku pamiętam, że jeszcze na pocztę wpadłam, bo coś zrobiłam im dzień. Także fajnie, mikołajki. Muszę tak kadrować, wiecie, tak umiejętnie, bo u mnie w domu jak suszy się pranie, to niestety trzeba lewitować pod sufitem, żeby przejść z miejsca na miejsce, więc tu mam, o, did it, tyle miejsca, po prostu. No co, działamy, rozpoczynamy. Chcę chyba zdjęcie zrobię. Tak zrobię. Mikołajkowe. Oczywiście. Bierz ostrość na dzyndzoła. Ja wiem, że dzyndzoł jest ważny w dniu świętego Mikołaja, ale nie przesadzajmy. W ogóle to oczywiście musi być... Poczekajcie. Witamy na nartach. A tak na poważnie chciałam wam pokazać, bo biorę do szkoły. Uwaga. Dostałam kiedyś mnóstwo lizaków. Biorę lizaki, będę normalnie dzieciowym Mikołajem. Znaczy Mikołajem dla dzieci będę. Właściwie to... Zbieram się. Dorota, nie biorę klucza. Będę dawać znaki, bo dzisiaj mamy Ikeowy zamysł. Uhu. O, nie widzę, nie widzę uchuła. Trudno. Idziemy. Tak po cichu patrzę, czy nie ma sąsiadów, ale są. I lecimy. Ja tylko włożę cukierki do samochodu. I idę jeszcze do żabki. Żabeczka. Może coś do picia wezmę. Blokiem mamy ładnie, woda. Zamarznięte roztapia się. Samochód zaszeloniony. No to chyba nie wejdę do żabki. Tylko mogę gościa rozpraszać. Przecudownie po prostu. No dobra. Chyba trzeba zakładać już tą taką tam. Dobra. Trochę załapałam czapki Mikołaja. O. Chodzą w czapkę Mikołaja, mój pracę nade mną z gitarami i chcą grać i śpiewać. Co to za dzieci są teraz? A proszę, proszę bardzo. O, o, o. Dobra. A takie bałwany... Takie bałwany zostały wykonane i przeszkadza złośliwie. Próbuję to rozpakować. Wiecie ile... Generujemy papieru. Nie ma się bladego pojęcia. Ostatni czas. A!
Także tyle widoku. Sorry. Szmok. Dzięki bardzo. Piękny. Jadymy. Pałeczka w lacy no, na pewno przekazana pałeczka w lacy. Tylko, że Dorota ma teraz aparat na styku. Żeby nie było tak. Świat. Żeby nie było tak. A to jest... Patrz. Na drogę. A to trzecie na was. Zmierzamy do centrum zła i rozpusty. Do raju. Do labiryntu zła. Do Ikei. Jak wszyscy tak ładnie mówią, prawie. IKEA. IKEA, tak ładnie. IKEA. Nie? IKEA. Jakbyście widzieli, co nam za filmik przysłał. Może go wstawię. Wstaw mój i jego. Małą rozpacz, a jego... Tak, twoją rozpacz, a jego siostry. Dobrze będzie. Ja już dostaję choroby sierocej. Jutro muszę iść do Ikei po garnek, sztućce i talerze i kubki. I boję się, bojaj! I to mnie przerasta. IKEA. I zmuszają mnie do zakupowywania. Dobrze. Do zakupowywania. Zaskakam. Różnych rzeczy. I mówią, że normalnie kobieta to by się cieszyła. A ja się nie. Patala. Labirynt zła. Labirynt zła. Sztućce. Ci mapę zrobię. Do czego służyło to urządzenie? Chyba nie muszę wam mówić, siostry. Joanno, IKEA to skarbnica. Czerp z niego jak ze skarbca Aladyna. Wiem, że dasz radę. To narzędzie właśnie też trzeba będzie kupić. Nie, muszę sztućce kupić. Wigileum się zbliża. Wigileum. Sztućców nie ma. Gart. Ala. Labirynt zła, sztućców, garnków na indukcję i talerzy! Ja to musiałam wybrać wszystko. Dżingiel. I w kółeczko, i w kółeczko. Kółko, kroniasto, cztery, kociasto. Klole, lolo. Kółko nam się połamało. Chodząca żywa reklama umiłowania do tego miejsca. Tak. Zobaczcie tę radość na twarzy. Ta desperacja w oczach. Thank you.
Cześć, nara. Plastikowe, nie tłukące, fajne. A to co? Kawa, kocyk i puszka do kawy. No, inna sprawa. Fajne. Zależy, jak bardzo to masz. Fajne, to. Super sprawa. Mi się podoba. Tam jest piękny ze świecą. Na ostatnią chwilę. Super. O, jakie fajne. Dziesiątka. Ile to z drugiej strony trzeba zobaczyć. No i mamy 1000 możliwych krasnali, Mikołajów. W amerykańskim stylu. Śliczne. I jeszcze łosie wszelkiego rodzaju. Dziewczynki. I biała strona z różowym, proszę bardzo, białe bombki, kurka. To też śliczne, prawda? No, piękne, białe. Ładne są, naprawdę. Co mi przypomina, że jeszcze nie kupiłam choinki. To była prawdziwa, zacna dziewczynka na choinkę za 6 dych. To nie, ale super, śliczne. Jesteśmy w Homely, puchate bombki, małe puchate dziewczynki i blink, blink, blink. Piórka i choineczki śliczne. Ale czy ty widziałaś? Glinterowe, no złote karteczki. Kochana. Przesadzili chyba. I to nawet za 6 zł. I to nawet. Bardzo niewiele. Załudzę. Same sale i wyprzedaże. Super. O tu już nie. Właściwie to rzecz, która kosztuje 1200, ktoś to kupuje, potem jest za 20, a i tak jest za drogo. Nie rozumiem. I proszę bardzo, jakie piękne, głębokie świeczniki. Na nóżkę. Zobaczcie, jakie ciekawe kubki są. W kształcie diamentów. A tam takie różowe z oczkami. Sekret musiał być. To okienko mnie przyciąga.
No, proszę bardzo. W Kiku też mamy świątecznych ozdób, co nie miara. Dziewczynek, puchatków, puchate bombki. Czekajcie, mam puchatą bombkę w łapce. Za cenę 7 zł. Śliczne. Świecę dowiązano do mojego okienka z kurczakiem i żółwiem, bardzo przeświątecznie. Jak miłość to czerwona świeca? Jak miłość to i czerwona świeca. I o, konkretnie proszę się tam wyszarpać. O w mordu. O w mordu. O w mordu. O w mordu. I to jeżu. Zaczniemy może tak. Jak Mikołaj? Najpierw mam rewelacyjne, ale o, i to są te cieplutkie. Rewelacyjne skarpeciory, z których będę uszczęśliwiona i przeszczęśliwiona, bo już jestem, także jutro odkurzam. Także piękne. Natomiast chciałabym może nawet ją tutaj święcę tę, o, w ten sposób. Ale słuchajcie, no, Manson Tarot, przepiękna. Piękna talia, tylko to jest ta moja wersja, czy tam... I don't know. No tak, bo nie otwierane, nie, ale jakkolwiek, to słuchajcie, nie będę się bała używać starej wersji. Wykorzystamy wahadło. Dobry ezoteryk se poradzi wahadłem. Ale piękne. Ale Małgorzata. Widziałaś jaki mikołajowy prezent? Ale mikołajowy, przepiękny. U mnie nigdy. O, to jest ta nowa wersja. Ja. Zaraz po karcie słońca sprawdzę. Wow. Powiedzieć. Mamy złoto. Zaraz wam powiem. No. To się nazywa to rocznica. Rocznik 1900. Któryś. Thank you. Dziękujemy. Nie no, karty tarota, słuchajcie. Na Mikołaja. I love it. To teraz powyrzucamy. A jak już wiemy, jakie było okienko. To poproszę tam. Dobra. Wrzucone. Patrzę, czy tutaj mam ten Manson Tarot, ale nie, to gdzie ja go w ogóle wsadziłam. To jest... Tu nie masz go u góry pod telefonem, nie, gdzie masz teraz? Tu mam. O. Dobra, już wszystko wiem. Już mi się talia odnalazła. Jesteśmy u siebie. Będziemy później porównywać. Czyli sobie. Tarot, który wędruje po świecie. Tamten będzie wędrował, mogę go złachać, a ten będzie wielbiony. Bardzo tak lubię. Dobrze, słuchajcie, załączam muzyczkę vlogmasową. I zaczynamy. Mówicie, że jest cicho? Nie wiem, zobacz mikrofon. Może. Niby ja mam dobrze. Jutro mamy ochronę, czyli pewnie przygotujemy coś, nie wiem, czarnego. Tam rozpiskę macie na wszystkich możliwych mediach. Także przygotowujemy i robimy rytuał ochronny, też bardzo ważny. Nie tylko trzeba się oczyszczać, ale również zabezpieczyć. Także do zobaczenia, buziaczki, w kolejnych rytuałach. Jutro nie ma ani poranka, ani wieczora z wróżką. Może będzie dzisiaj noc. Jeszcze zobaczę, jak się wyrobię, bo mam parę rzeczy do zrobienia. A dekret. Zapalam te świece w energii. Teraz wy, moi kochani, po kolei zapalajcie swoje świece. Moja grupo, przekroczcie go więc z miłością i zaufaniem. W tym czasie, w tej przestrzeni, tkamy naszą magię z bezpiecznych serc promieni. Niech niosą nas skrzydła mocy, siła z nami niech stanie. W noc spotkania czarownic nic złego się nie stanie. W otoczeniu czterech żywiołów, które tworzą dla nas magię pospołu, w
ten dzień szczególny, w tą noc cudowną. Pomyślmy sobie o tym, czego pragną nasze serca. Znajdujemy się w swojej bezpiecznej przestrzeni, gdzie możemy być sobą bez lęku i cieni. Krąg rozwiązuje. Tylko dobro tu króluje. Dziękuję Wam, moi kochani, bardzo, bardzo serdecznie za udział w rytuale mikołajkowym. Mam nadzieję, że poczuliście się spokojnie, medytacyjnie. Zapiszcie sobie to marzenie i zobaczymy, kiedy będą się po kolei one spełniały, bo wierzę, że będą. Do zobaczenia, buziaki dla Was. Nie wiem, co mam jeszcze powiedzieć, bo to zawsze po rytuale słów brakuje. W międzyczasie jest tak zwany channeling. Rytuał rytuałem, napisy napisami, medytacja channelingiem. Także fajnie, że zaryzykowaliście pakę, że zaryzykowaliście rytuał, nie wiedząc na co. Takie zakupy w ciemno, ale mam nadzieję, że się opłacały. Mam nadzieję, że osoby z mojej grupy nabierają troszeczkę wprawy przed naszymi wspólnymi działaniami. Zastosowałam dla Was, jako dla niewielkiej grupy, bardzo mocne wyzwanie do kręgu. Myślę, że poczuliście, wchodząc do niego, z miłością i bez lęku. I do zobaczenia na kolejnych działaniach. Pamiętajcie, moja głowa pełna pomysłów, Doroty ręce pełne realizacji. Działamy. Nie przyspiemy. Nie. Pa, buziaki dla Was. Dzięki Wam. Hejka, hejka. Słuchajcie, czyli ostatnia część naszego programu. Otwieramy kalendarze. Ja mam już szóstkę. Szybka jestem. Ostatnio. Może kalendarz niekoniecznie. Kalendarz nie współpracuje. No, twoja różdżka. Różdżką trzeba. To są po, to wygląda jak kruk. Uwaga, co to może być świątecznego? Czapka Mikołaja? Nie, też Mikołaj. Oni nie potrafią robić tych Mikołajów. To straszne. Brzydactwo moje. Śliczne. Ale kolekcja rośnie. Ale kolekcja rośnie, niezjadalna. No jutro jej nie będzie. A nie, jutro przyjdzie Grzesiu, to ci zje. Ta. I kolejna. Szósteczka. Z kalendarzą. Uuu, bombeczka. Lindora. Śliczna Lindora. Collection rośnie. Także tak. Słuchajcie, moi kochani. Dziękuję Wam za kolejny szósty dzień Vlogmasu Masa. Vlogmasu Sasa. Właśnie tego. Ja jestem umęczona, udręczona, bo biegałyśmy ile godzin po IKEA? 6? 6, dobrze. Ale mam sztućce, talerze, garnki. Dobrze się dzieje. I zapraszam na rytualne działania wieczorkiem. I zapraszam na kolejne Vlogmasy. Do zobaczenia. Buziaki. Berecik założony na czapkę świętego Mikołaja jest najnowszym trendem w modzie christmasowej. A dlaczego? Bo mamy Mikołajki, więc cieszmy się. To jest dopiero świąteczny klimat. Całe auto do rozmrożenia. Cudo! A Mikołajów jak nie było, tak nie ma. O! A przecież idą święta. Tylko im się pomyliły chyba, bo oni koty to tak na marca najbardziej. Ja nie wiem, no chyba, że jakiś koci Mikołaj do nas przyjdzie. Ale ja postuluję. Jadę Mikołaja! Znaczy ja autentycznie czasem nie wierzę w to, co widzę. Jednak skoro jest 6 grudnia, to dla wszystkich jednorożców gromkie ho, ho, ho! Jestem reniferkiem,
i dobrze mi z tym. Fajne są Rudolfy. Bip, 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 bip. Moi kochani, czasy profesorki się skończyły. Nadeszła chwila renifera. Ja się z wami żegnam, ale zobaczymy się jutro. Jingle bells, jingle bells, jingle bells now. Jingle bells now.